No, kochani, mam bardzo nietypową sprawę, naprawdę, ale to jest sprawa związana z kotkami wolnożyjącymi i z osobą o wielkim sercu. O wielkim sercu, która prosi o pomoc dla kotków, którymi się opiekuje wolnożyjącymi. A jak to się stało, że Trafiłem na tą osobę. Po prostu brata, syn przysłał mi ogłoszenie takie. O, zobaczcie. Dokarmiam bezdomne koty. Proszę o wsparcie w postaci karmy suchej, mokrej puszek. Dziękuję. Tu jest podany telefon. I Kochani, ten telefon jest niepełny. To jest ogłoszenie z gazety Goleniowskiej. I tutaj zjedzono jedną cyfrę. Bo powinno być 91 i nie 48, tylko 418. 418, 97, 22. Ponieważ ja pochodzę z podgoleniowa, no to się zorientowałem, że tutaj brakuje właśnie jedynki, bo Goleniów ma tam 418. I zadzwoniłem do tej pani. Już pod ten numer taki, jak uważałem, że jest właściwy, i rzeczywiście dobrze myślałem, ta pani się zgłosiła. I co? Co się dowiedziałem? I dowiedziałem się, że ta pani ma 73 lata, tu sobie zrobiłem notatki, że opiekuje się mężem, który jest niewidomym, że mieszka w, w miejscowości popegerowskiej. I mówi, że tam ma około 40 kotów wolno żyjących, którymi stara się jakoś opiekować i karmić. Mówi, gotuje zupy, zbiera gdzie się da tam i gotuje co się da, żeby tym kotkom dawać. Te kotki są tam jakieś u niej w komórce, u ludzi w komórkach, tam jeszcze gdzieś jak to wiecie, popederowskie miejsca. I ona karmi to. No i prosi o tę pomoc. No, i zastanawiałem się, jak ja mogę pomóc jej. No, myślę, że mogę tylko w ten sposób, że po prostu zamieszczę na tym kanale moim filmik o tej pani. Prawdaż, biczek? Tuż biczek śpi, u mnie. O, ziewa, czy nie ziewa, tylko tego. Y, chrapie. Spisałem sobie adres. Co prawda tutaj tak niewyraźnie, ale to jeszcze napiszę w opisie do filmiku. Ta pani się nazywa Henryka Złota. No, rzeczywiście, złota kobieta. 72 122, łożnica 29 przez 3. Czyli klatka 29, mieszkanie 3. No, i telefon, to już mówiłem. 91 418 97 22. Kochani. Jeżeli ktoś coś może przez kuriera tej pani pomóc i przysłać, to proszę no pomóżcie tej pani też. Pomóżcie, bo to ta pani ma nazwisko tak jak charakter, złota jest. 73 lata, mąż niewidomy, opiekuje się i jeszcze opiekuje się kotami. No nie ma wnuków, nie ma dzieci, bo się pytałem, czy w internecie coś, czy obsługuje, a skądże nic. Wiadomo, jak to jest na wsi Pupegerowskiej. Także, kochani, jeszcze raz proszę o pomoc tej pani, i podaję dokładny adres tej Pani, numer telefonu w opisie do tego filmiku i w komentarzu. Kociarze całego świata, łączmy się, wspomagajmy się, pomóżmy kotkom, bo jest zima. Pomóżmy Pani, która się nazywa Złota o Złotym Sercu. Nie bądźmy obojętni, cokolwiek kto może, choćby jedną puszkę. Ale zawsze dziękuję.